Witam serdecznie na moim kanale, z tej strony Mark Drake. Moi drodzy, zaczynamy w miejscu, w którym dostaliśmy po dupie od gościa, jego mościa z Residenta Evila, być może numer 7 Biohazard. Telefon dalej dzwoni, a my wchodzimy znowu. Wychodził z tamtych drzwi, które świecą. Jest, dobra. Tak jest, to jest ten telefon. Hello? Hello? Oh, thank God you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. We'll get you out of there. I want you to find a place to hide. Some place safe where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break, you diseased cocksucker. No, nasz bohater już fiksuje i to widać zdecydowanie. Nie wiemy, czy tak naprawdę coś tu się faktycznie wydarzyło, czy to... Fuck. Kurde, i teraz co? Z tych drzwi tam były jakieś dźwięki. Idziemy dalej. Tak szczerze powiedziawszy, to tak naprawdę tutaj można śmiało powiedzieć, że 1/3 tej gry to kurczę jest w tej szkole i to mnie strasznie, powiem szczerze, już powoli irytuje. Mam już dość tej szkoły, no ale nic, musimy to... No musimy to przejść, no. Dobra, zmiana baterii. Zatrzaśnięte znowu. No to cóż, wracamy, nie? Zatrzaśnięte, dobra. O, idzie, znowu. Ojejku, to przecież jak mam z tego wyjść? No niestety. Padłem. Zobaczymy, gdzie nas w tym pomieszczeniu. Wobec tego tak. Idziemy sobie teraz tutaj. Kamerę odpalamy. Tutaj coś trzasło. Było to, dobra. Tam wiem, że wyjdzie zaraz glut. Aha, tu też jest glut. Ale jest to piękny. Dobra, no już z tej szkoły, żeby tylko wyjść i przejść do naszego wielkiego kanionu i wtedy będzie już... Już będzie ok. Dobra, tak. Tak, tak. Dobra. Są. No właśnie. Ajajajajajaj. Kurczę, to jest takie troszeczkę moim zdaniem już tutaj w tym momencie za dużo tego, za dużo tej szkoły. Troszeczkę faktycznie tutaj Danos miał rację, ta dwójka jednak troszkę odbiega od tej jedynki, gdzie jeszcze na zewnątrz w miarę jako taką można byłoby się ta dziewczyna tu się uciekła, a ja nie mogę. Jeden strzał i do widzenia.
No dobra, podejście numer 800. Jestem w szafce, ale nie mam tutaj żadnego wizjerka i nie mam żadnej możliwości podejrzenia, co się dzieje na zewnątrz. Poczekajmy chwilę i... Haha, proszę bardzo. Ad inferi per aspera. I papa not. No i tak właśnie, moi drodzy, tak to właśnie jest, że mam schizje dosyć mocne. Laird nie ma między cierpiącymi nic bardziej żałosnego niż użalanie się nad sobą. Ufam, że nie pogrążasz się w tym kobiecym grzechu. Jeśli uczniowie, których ci powierzyłem i których masz prowadzić, są głodni albo trawi ich ból czy strach, to wynika to z ich grzechów cielesnych i woli Boga. Wysyłam ci całe jedzenie i wino, które Bóg chce, żebyś dostał, nic więcej. Miałem wizję, że ta plaga się pogarsza, że nasze cierpienie osiągnie taki moment, w którym nie będziemy mogli go już znieść. Więc raduj się. Pociesz się tym, że wkrótce osiągniemy apogeum cierpienia i przeniesiemy się do wiecznego raju. Jeśli nie możesz słowami zapanować nad swoim ludem, to zrób to pięścią swojego wierzchowca. Papa cię kocha, Bóg cię ocali. Not. Przesyłam solone świerszcze, które nikt tak lubi. Dopilnuj proszę, żeby je dostał i dowiedział się, że są ode mnie. Solone świerszcze od papy Nota. No to jest po prostu... Znajdź inną drogę do kopalni. My dalej w dalszym ciągu właśnie szukamy tej drogi do kopalni. Dobra. Ręce poranione. To już nam się nie śniło. Okej. Okay, to w takim razie mamy tu jedno wyjście. Już nie mamy wyjścia, bo coś tam świeci. O, bomba. O kurwa, coś to było. A już poszła strzała przez drzwi. Dobra, chowamy się. Poczekajmy chwilę. Jest dalej. Ktoś tu ewidentnie sadzi strzałami w tą stronę. Czyli troll przyjdzie, prawda? Takie mam wrażenie. Aha. Tu ktoś walił strzałami. Dobra, czekajcie. Taką miałem tutaj podpowiedź, że mogę skorzystać z mikrofonu. Zapomniałem sobie, powiem szczerze, o tym mikrofonie. Jakieś muszyska bardziej słychać. Któż to walił tak z tych strzał? Czyżby to troll znowu z dzieciakiem na plecach? Świeci. Gdzieś mikrofon tutaj coś wyczuwa.
No tutaj biegnąc można by nieźle zarobić tym drutem kolczastym. Fajna pułapa. A jest, jest, idzie troll. Pewnie szuka kamery, nie? Pocaj się w dupę. Za przeproszeniem. A ja sobie tędy może... A, przejdę tędy. Dobra. Okej. Idziemy po zemsie. Coś gdzieś mi tutaj... Albo strzała poleciała, albo jestem przewrażliwiony już, albo coś faktycznie słyszałem. Mikrofon mam włączony cały czas. Dobra. Jak widać lepiej? Tak czy tak? Dobra, i zapisywanie się zaczęło w tym momencie, więc... No więc w dobrym kierunku idziemy. Ja bardzo chętnie skorzystam z tej baterii. Gdzie jest, że jest ta kopalnia? Patrzcie tutaj. Ten sobie trenuje strzelanie z łuku młody. Dobra. Kaktusy. I kłoda. Zobaczymy, dokąd nas ta kłoda zaprowadzi, bo nie widzę, nawet jest taka mgła. O właśnie. Już się bawi młody. Dobra, nie muszę bandaża używać. Gdzieś z drugiej strony chyba młody był. Tak, gdzieś się stuwali do mnie. Ja się szybko wyleczę, kucam, żeby mnie nie dostał. Ale ja. Ja już obrywam, ale skąd, ale ja. Tutaj jest skubany, Jezu, sicki, jak on mnie trafił. Dobra, jeszcze raz, już widziałem go tam po drugiej stronie, słuchajcie, był i gdzieś mnie jeszcze trafiał. Dawno nie zaliczyłem tyle zgonów w jednym gameplayu. Jest tutaj. A dobra, cwaniaczku. Na czołgistę pójdziemy. Uj, ten dostał głowę tutaj. Bliziutko przy kamieniach. Zobaczymy. Może się uda. O, ten kaktus gryzie. Już się przekonałem nieraz. Dobra, teraz jestem na kolanach. I zobaczymy, czy dałoby się tu pitnąć. Tak dosłownie na sprinter. O, właśnie. Ajajajajajajaj. Nie mógłby tu przyjść ten kurde z tym trolem i ulżyć mi w cierpieniu. Muszę tu wejść tak czy siak, chociaż nie chcę. O, może on się patrzy na mnie. Muszę tu wejść, moi drodzy, dlatego że no, cenne rzeczy jak bateria i bandaż są tutaj, w takich miejscach. Możesz skubany, już ciśnie. Ja nigdzie tego nie obejdę, muszę niestety iść. Przebiegłem szybciutko. Teraz w którą stronę? Tutaj jest kaktus, tam jest ta kłoda, tam byłem. No więc tutaj pewnie. No dobra, na odważnego musimy teraz w tym momencie
przebiec za to drzewo. O, właśnie. Nasze drzewo dostało. Raz, drugi, trzeci. Dobra. Piękny ślizg. A teraz musimy na czołgistę przejść. I tak wolę już tutaj przynajmniej tak na czołgistę chodzić, uciekać przed tymi strzałami, niż już ogólnie przed tym trolem, bo przecież to już w ogóle była masakra. Tu jakiś biedny człowiek jest. Pewnie będziemy się musieli po tych tutaj właśnie skałach spiąć. Nie można nieść więcej bandaży. No i dobrze w sumie, bo jestem zdrowy. Dobra, i teraz co? O, do góry raczej nie. Wyjście jest jedno pewnie i to jest jedno. Nie, nie, lądowaty mesjasz, bo to zawele ciało. Urwij mu rękę i biegnij. Kurwa, przeskak. Kurwa. Ja pierdolę. Kurwa. Nie no, w sumie to jest normalne. Nie, znowu troll. Cóż tam się dzieje na górze? Nie mogę włączyć kamery ani podświetlenia. Jest zupełnie ciemno. Ja co oni wysypują ziemią? Moi drodzy, kiedy ten koszmar się skończy? No niestety. Jestem najprawdopodobniej gdzieś... No właśnie. Próbuję wyjść w jakiejś trumnie jakby drewnianej i przysypali mnie ziemią. Spróbujemy to rozwalić albo wepchnąć. Oczywiście się udało, nie? Zakopali mnie żywce po prostu. Walczymy dalej, nasz bohater jest nieśmiertelny. I mamy zapis. Dobra. Od razu zostawili nam dwie baterie. Jakbyśmy czasem wyszli z grobu. Dobra, gdzie iść teraz? Gdzie iść i jak żyć? Tak, tutaj byłem zakopany. Dobrze, rozejrzyjmy się. Może w kierunku światła. Światła nie ma żadnego. Tutaj nas zakopywali. Idziemy dalej, moi drodzy. To się znowu trolu zdziwi. Dobra, idziemy po mniej więcej przy skałach. Zobaczymy, co dalej noc trwa, nie? Czy tu w ogóle cały czas trwa noc w tym stanie, w Stanach Zjednoczonych? Tu się nie da iść, dobra. Spoko, baterii mamy dostatek, jak na chwilę obecną. Widzę światło. I w jego kierunku sobie pójdziemy. To jest to, co
Tak, to co tutaj już byłem właściwie w tym miejscu, to nic nam tutaj nie daje, no więc pójdziemy w drugą stronę. Aha, tutaj się w ten drut kolczasty wrąbałem. Od razu jakieś nagranie nam się robi. Zaraz sobie to zerkniemy. Czyżby to moje szczątki ubrań albo ciała? Dobra, patrzymy sobie w kamerę. Pieces of my skin stuck in the barbs. It was too late to hold her up. And I was just a kid. I was just... No właśnie, byłem tylko dzieckiem i za mały byłem, żeby jej pomóc. Czyli znowu mówi o Jess. Dobrze, jesteśmy z drugiej strony tego drutu, więc będzie nam zdecydowanie łatwiej, bo my co? Aha, teraz nie wiemy gdzie iść, znowu prawda? Zresztą stamtąd uciekałem, więc jakby nie byłoby sensu chyba, żeby w ogóle tam iść. Na szczęście jesteśmy sami, nie ma trolla. Przynajmniej na razie nie ma trolla, idziemy w tą stronę. Chyba jedyną słuszną na chwilę obecną. Tu widzę czyjeś oczy, nie? Jezus. Kurwa, to idzie do mnie. Kurwa, cóż to zaś. Ja już nie wiem, czy to kaktus, czy to troll, czy to coś pełzającego. Podsiadą przejść. Przejdzie to coś? Dobra, szybko się muszę podleczyć. Dobra. Dobra, to już coś nie przelazło. A my idziemy dalej. Mam wrażenie, że kręcę się tu w kółko. Ale nie, jest jeszcze bateria. W dalszym ciągu znajduję baterię. W dalszym ciągu znajduję jakieś pisma. I ogniska, i kupę much. I co my tu mamy? Radujcie się wielce, atrendowaci, nękani wrzodami i ropieniami, wy wszyscy, których organy płciowe pękają i płaczą, albowiem wasz chrzciciel nadjeżdża na osiołku pod postacią człowieka. Ja dziękuję. No, cały czas szukamy tej drogi do kopalni. Dobra, odfajkujemy to. Nic tutaj nie ma. Tu również. No to idziemy tędy. Gdzieś ktoś strasznie tutaj krzyczał. Aha, już wiem kto. To znaczy, dokładnie kto to nie wiem jest, ale wiem co się stanęło. To coś tu na dole, jakieś dwa takie chudzielce powiesiły tą osobę niestety. Kto to jest? Zaraz zobaczymy. She hanged herself before I could stop her. Or she did it. No. Wait, not her. He. Fuck. I ona, to nie jest ona. Ja to tak myślałem, że to mówił o Lin, ale to ktoś inny jest. To jest on. Dobra, czy my tutaj mamy możliwość przejścia? Chyba nie. Nie, niestety nie ma możliwości przejścia. Zobaczymy, czy gdzieś po tych skałach można będzie przejść, albo tu z boku. O.
Jest jakaś droga, najprawdopodobniej jest jakaś droga. Dobra, idziemy dalej. Dobra, zmieniamy, nie ma co oszczędzać. Tutaj gra i tak przewiduje baterii tyle, ile potrzeba i koniec. O, myślę, że to jakiś wąż. Pyk, zjedziemy na dupie. Kontrolowany ślizg. Kopalnia, to musi być ona. Jak mam tam, kurwa, zleść? Ja już ci powiem, Blake'uś. Musimy iść tutaj. No i co? I zrobić hopę do okna, nie? Ach, jak ja lubię hopy. No właśnie, dobra, trafiłem. A i teraz sobie tutaj jakoś pomalutku zeskoczymy. Ale najpierw zobaczymy ten list. Przepraszam, ale musiałem zabrać stąd linę, żeby wspiąć się do nieba. Haha. Jak ten nadęty Ezekiel nie da ci więcej liny, to możesz mnie odciąć i ją sobie zabrać, bo i tak nie będzie mi już potrzebna. Położymy. Znajdź linę, po której możesz zejść. Czyli jednak musimy znaleźć jakąś linę, dobra. Shit. I can't. A rope. I just need a rope. Tutaj musimy zaczepić linę do tego koła zębatego, do tej ośki, że tak powiem. Otworzymy sobie drzwi, które się nie da otworzyć. I co? Może tu? Dobra. Aha. Już tu jakiś cud głoszą. Wraz z moim nadejściem będzie cud. Dzień dobry, ja tylko chciałem linę zabrać i już znikam. Chyba go zgubiłem. Ale nie ma tu liny. Ten tu śpi w ogóle z nożem. Ma przerwę od doganiania Blake'a. Woda, a może i to woda jest, bo pełno much jest bynajmniej. Dobra, czy ja się tu prześlizgnę między drzewami? Nie. Kolejny namiot. Albo domek. Ale tędy przyszedłem. Aha, i tu jest magister. Czekajcie, zauważy mnie czy nie. Tutaj w drzewach trochę się czuję bezpieczniejszy, więc mogę spokojnie zmienić tu baterię. W tym domku już nic nie ma. No idziemy dalej. Szukamy liny, ale musimy w latrynie chyba ktoś jest, nie? Ło masakra. Tu jest winda, wyszedł winda, kurwa, studnia. Dobra, nie, bo mi się już po prostu... Tu jest okno zabite, może wejdę tędy.
Aha. Bandaż? Da się wziąć. Liny w dalszym ciągu nie ma, musimy iść jeszcze dalej. Przepraszam, liny pan nie ma gdzieś tu przypadkiem? Nie chciałem przeszkadzać. O Jezu, kurwa, ma. Chciałem zapytać się tylko o linę. Dobra. Dobra, moi drodzy, ja myślę, że chyba w tym miejscu sobie zakończymy. Wiemy, że mamy znaleźć linę po to, żeby móc tu się, że tak powiem, spuścić po tej linie. Zejście byłoby dość ryzykowne. No z tego pewnie się nie da nic zrobić i tak dalej, więc my musimy tak czy siak przejść tam, powalczyć się z tymi magistrami i nic więcej nie możemy zrobić. Dobrze, moi drodzy, ja sobie tutaj skończę w tym właśnie to miejscu, bo tak nam się tu gra fajnie zapisała. Już niedługo będziemy schodzić do kopalni. Ja myślę, że już będzie coś, akcja nabierała bardziej tempa. Dziękuję Wam za dzisiaj i zapraszam na kolejny odcinek. I do zobaczenia. Na razie, cześć.